Wstańmy i pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za dzisiejszy czas. Ojcze, modlimy się. I wierzymy, Ojcze, że mamy to, o co się modlimy. Modlimy się, Ojcze, i ustanawiamy teraz, że nasze umysły są otwarte na Twoje słowo. My usuwamy każdą przeszkodę. My ustanawiamy, że Twoje słowo jest przyjmowane przez nas jak Twoje słowo, nie jako ludzkie słowo. Uważamy w imieniu Jezusa, że to słowo wykonuje w nas pracę i my wydajemy stukrotny plon tego słowa, Ojcze. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Zaczynamy od... Chciałbym, żebyście sobie robili dobre notatki. Oczywiście to będzie wszystko potem emitowane i będzie też płyta robiona z tego. Ale chciałbym, żebyście sobie notowali, bo uczcie się notować. Bardzo was proszę. Ja wiem, że ludzie nie notują. Mają taką manierę, że nie notują. Tylko tutaj chodzi o to, żebyś potraktował notatki jak twoją osobistą książkę, bo to ty sobie to napisz. Ja to powiem, a ty to napisz. Napisz to swoim językiem. Napisz to tak, jak ty to zrozumiesz. A potem sobie to czytaj. Czytaj sobie to, co napisałeś. Rozumiesz? Poluj. Nie tam, że zapamiętuj, będę zapamiętywał. W ogóle wiesz, ile zapamiętasz z dzisiejszego wykładu? 10%. 10%. Przesłuchaj to potem tego 10 razy. I wiele razy czytaj swoje notatki. Nie chodzi o to, żeby przyjąć jakąś dawkę wiedzy. Chodzi o to, żeby wziąć pokarm i go strawić, użyć, więc przesyć się. Pierwsza rzecz na temat wiary to jest to, że wiara to ufność w osobie. To nie jest ufność w czymś, ale ufność w kimś. Nie wierzymy w coś, tylko wierzymy w kogoś. A zatem nie wierzymy w uzdrowienie, nie wierzymy w uwolnienie, nie wierzymy w zasobność materialną, nie wierzymy w te rzeczy. Ktoś mówi, ja nie mam wiary w uzdrowienie. Ja mówię, a ja nawet jej nie próbuję budować. Ja nie kolekcjonuję takich wiar, ponieważ wiara to nie jest ufność w coś, tylko ufność do kogoś, w kogoś. Rozumiecie? Nie w coś, nie nawet w coś, co ten ktoś zrobił. To jest bardzo ważna informacja na początku. A zatem, żeby ufać osobie, to my musimy znać te osoby osobiście. Prywatnie, dogłębnie. W innym wypadku nie powstanie żadna wiara w nas. Wiara będzie iluzyjna, będzie mrzonką i pajęczyną i na jej bazie niczego nie stworzysz. Jeżeli nie masz bliskiego kontaktu z osobą, której wierzysz. A więc podstawą funkcjonowania wiary jest bliskie poznanie Boga. I to jest podstawowa rzecz, jeżeli chodzi o wiarę. Ludzie mają problem z wierzeniem, bo mają problem z relacją. Każdy człowiek, który ma problem z wierzeniem, ma problem z relacją. Nikt do mnie nie może powiedzieć, że ja w coś nie wierzę, ale mam relację z Bogiem, bo to jest gówno prawda. Taką masz relację z Bogiem, jaką wiarę manifestujesz. Rozumiesz mnie? Taką masz relację z Bogiem. To, że ty się modlisz, to, że ty coś tam masz, jakiś kontakt, rozumiesz? To nie jest wprost proporcjonalne do realnej relacji. Relacja równa się uwolniona wiara. Wierzę tak, jak znam. I nie wierzę tak, jak nie znam. To proste jak drut. I nie próbuj tego czymś przykryć, bo wpadniesz w głębszą iluzję. Uznaj to. To w ogóle takie proste rzeczy. Zbadaj dzisiaj poziomem swojej wiary, poziom twojej relacji.
To proste. Zobacz, jak wierzysz drugiemu człowiekowi, tylko na tyle, na ile go znasz. Rozumiecie? Tylko na tyle, na ile go znasz, na tyle możesz uwierzyć człowiekowi. A więc dlaczego myślisz iluzyjnie, że możesz bardziej wierzyć Bogu, niż znasz Boga? Cóż to za bzdura? Twoja wiara to papierako wtedy. Jak pisze, jak jest napisane w Księdze Hioba. Greckie słowo kinosko, tłumaczone jako poznanie, oznacza dogłębne i osobiste poznanie i poznawanie Boga. Bo nie mówimy o poznaniu Boga w kategoriach, że zakończyliśmy poznawanie Boga, bo to jest błąd teologiczny. Rozumiecie? Tak jak w normalnie funkcjonującym małżeństwie, o tym będę mówił na warsztatach, chociaż nie wiem, czy dzisiaj, ale tak naprawdę my poznajemy małżonka, a małżonek, czy też małżonka, mają się dawać poznawać. To się nazywa relacja, my się poznajemy. Poznajemy się. Jesteśmy z Agatą wiele, wiele lat ze sobą. Poznaliśmy się, Agata miała 15 lat, a ja 20. 26 lat się znamy. 26 lat. I jesteśmy ze sobą 26 lat. Nie jesteśmy w legalnym związku tyle lat, bo w legalnym związku jesteśmy mniej, nieco, chociaż nie, no trochę nieco mniej. Ale jesteśmy ze sobą 25 lat. I powiem o coś. Tak jak się śmieje dzisiaj z moich dowcipów, tak się nie śmiało nigdy. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że my się poznajemy. Jeżeli potrafisz rozśmieszyć swoją żonę po 25 latach, to znaczy, że masz problem. Twoją żonę, twojego męża, rozumiesz? A jeżeli słyszysz, ja już wszystko znam, to znaczy, że gdzieś są blokady w was. I coś wam powiem, o ile istnieje coś takiego jak stałe, dogłębne poznawanie drugiego człowieka i to się nie kończy, tak? To ileż potężniejsze jest poznawanie Boga, który w ogóle z natury się nie kończy, tak? A więc nie mówmy, że poznaliśmy. Mówmy, że poznaliśmy i poznajemy. Tak to nazywajmy. Dlatego święty Paweł o tym mówi, nie uważam, że pochwyciłem. I bierze to z drugiej strony, mówi, uważam, że jestem pochwycony. Dokładnie, oryginał brzmi, trwam w pochwyceniu. On mówi, ja trwam w pochwyceniu, mówi święty Paweł. Ja trwam w pochwyceniu. Kinosko. Głęboka, osobista, ciągła, czynna relacja. To jest twój najważniejszy punkt w życiu. Chcesz wierzyć, musisz poznawać i przebywać. Rozumiesz? Jeśli chcesz wierzyć, nie obejdziesz tego tematu. Nie będziesz mógł powiedzieć, ja się nauczę wierzyć. Ja tam chwycę coś, przesłucham 400 czy tam 800 kazań i ja będę wierzył. Bo ja gdzieś tam usłyszałem jakąś bzdurę, że wiara jest ze słuchania, to teraz ja z internetem, proszę ciebie, jak ci, tak? Łupawki dostaniesz. A wiara twoja nie urośnie. I tyle. Bo wiara jest z przebywania z osobą, której się wierzy. Rozumiesz? Z przebywania. O tym sformułowaniu, że wiara jest ze słuchania, zresztą tam nawet nie jest w ogóle ze słuchania napisane, ale to będziemy o tym mówić z czasem. Bycie z Bogiem w zażyłych stosunkach. Zażyłych, głębokich stosunkach. Bardzo bliski, eliminujący lęk, eliminujący pytania. To tak do Boga nie pytam. Już nie pamiętam, kiedy ja Boga pytałem. Taka piosenka jest teraz bardzo ładna. Ze świata jest ta piosenka. Ona brzmi więcej tak.
Weź nie pytaj, weź się przytul. Tak się zaczyna. Rozumiem. To jest bardzo ważne. Im głębiej znam kogoś, tym bardziej trwam w zjednoczeniu i tym mniej pytań mam. Jak mierzę moją relację z Bogiem? Ilością pytań, które zadaję. To bardzo proste. Zażyłość, rozumiesz, wskazuje na posiadanie jednego krwiobiegu. Jedne żyły posiadamy. Jeden krwiobieg w dwóch ciałach. Co to jest? To jest relacja z Bogiem. Chcę was w tą stronę prowadzić w tych warsztatach. W tą stronę. Nie chcę was prowadzić w metodyce wierzenia, tak jak się prowadzi ludzi. Ja was tam nauczę teraz wierzyć. 4 punkty, żeby uwierzyć w uzdrowienie. 8 punktów, żeby nie zdechnąć z głodu. To nie o to chodzi, wiesz. To kinosko jest tutaj podstawą. Bycie z Bogiem w zażyłych stosunkach. Tak jak poznaje się męża lub żonę w sferze seksualnej. O tym mówi słowo kinosko. Głęboka, intymna relacja. Tam nie ma pytań. Wiesz, o co chodzi? To nie ma tak, proszę ciebie, że ona ma orgazm, a ty masz wstrząs mózgu. Rozumiesz? To jest obopólne. A obopólne. Głębokie, zażyłe. To tak działa. Słowo kinosko jest greckim odzwierciedleniem słowa hebrajskiego użytego na początku Pisma Świętego, starodawnego słowa, mówiącego poznał Adam Ewę, tak? I urodziła syna. Tak? Poznał Adam Ewę i urodziła syna. Ja mówię, no to ją poznał. Nieźle. Zatem poznajesz Boga na jakim gruncie jako osobę? Jaki grunt jest najbardziej podatny, aby poznawać Boga? To jest miłosny grunt. Dlatego my szukamy tego, co jest miłosne. My szukamy miłosnych relacji z Bogiem. Oczywiście my doskonale wiemy, że miłość wyrasta z prawdy. Nie jesteśmy ludźmi sentymentalnymi. Rozumiesz, o co chodzi? To nie o to chodzi. Nie jesteśmy takimi ludźmi. Ale my szukamy czego? My nie szukamy prawnego poznania Boga. My nie szukamy kierowniczego poznania Boga. My nie szukamy poznania Boga, który nam uratuje tyłek od czegoś. My nie szukamy Boga lekarza. My nie szukamy takiego Boga. My szukamy kogo? Miłosnego taty. My tego szukamy. Bo to jest w ogóle przejście. To jest to. I my z tym budujemy. Jezus przyszedł po to, żeby nas uratować, wprowadził nas w ojcostwo i my sobie budujemy tą relację ojcostwa. Oczywiście, co jest mega ważną rzeczą przy tym wszystkim. Przyjmujemy krok po kroku uzdrowienie duszy, żeby nam się nie pomyliło to, tak? Co kiedyś przeżywaliśmy z tym, co przeżywamy dzisiaj. Bóg jest taki, jak mówi Jego Słowo. Miłość jest taka, jak mówi Jego Słowo. I my w tą stronę idziemy w tej relacji. Ja coraz lepiej poznaję Boga miłości. Ja Go kocham, On mnie kocha, jest nam dobrze. Rozumiecie? Nie mamy ze sobą dziwnych spięć. Ludzie mówią, ale się spierałem z Bogiem. Mówię, twardziej. Z Bogiem się spierał. Mój znajomy miał kolegę w pracy. Kolega pochodził ze wsi. Razem byli ochroniarzami w firmie ochroniarskiej. I kolega mu się kiedyś zwierzył po 2 piłach, że on w wolnym czasie zmaga się z koniem. A ten mówi, jak to się zmagasz z koniem? A on mówi, wchodzę do stajni i przewracam kozę. Kolega popatrzył i mówi, twórcza sprawa. Mówi, chcesz mi powiedzieć, że masz takie hobby, że się zmagasz z koniem, tak? On mówi, tak robię, od kiedy jestem nastolatkiem. Zmagam się z koniem.
Świat jest szalony, ludzie. Ale zawsze mi się przypomina ten człowiek, bo sobie go wyobraziłem, jak on się z tym koniem zmaga. I przypomniałem się tacy ludzie, kiedy mówią się z Bogiem zmagają. Rozumiem, się zmaga z Bogiem, tak? Tak jakby Bóg w ciebie w naszym życiu to była jakaś postać, która jest przeciwnikiem. A Bóg to nie jest przeciwnik, to jest ojciec, to jest tata. To tata jest. Tego musicie szukać i żeby wasza wiara rosła, to jest cel waszego szukania. To tego szukamy, to w tym się rozwijamy. Poznanie Boga, głębokie, intymne, jako taty, miłosne, nie sentymentalne, nie oparte na tym, co utraciliśmy od naszych cielesnych rodziców. Nie zaklejenie rany jakimś dziwactwem. Ale poznanie Boga, jak o tym mówiłem, że jeżeli szukasz Boga jako Ojca, to najpierw tak rozbudowujesz w sobie manifest, że Bóg to Bóg. No nie bój się tego. Bóg to Bóg. Bóg to Bóg. I wtedy idziesz po głębiej, szukasz, modlisz się i zaczynasz rozpoznawać Ojca. Nie bój się. Przychodzi na każdego. To nie jest trudne. I wtedy objawia ci się osobowość Jego. I ta osobowość zaczyna tak cię stymulować, rozumiesz, że rozwijasz się krok po kroku w wierze. Ty wierzysz tej osobie. Ja wierzę o sobie. Jakiej ja wierzę o sobie? Która mnie bardzo kocha. Której na mnie zależy. Która mnie nigdy nie zostawi i mnie nie opuści. Dla której moje problemy są ważne. Rozumiecie? Która jednocześnie, tak, koryguje moje życie, tak, i trzyma mnie drugą ręką, żebym nie upadł. Ja, poznając taką osobę, wzrastam w wierze. Nie boję się poznawać tej osoby. Nie boję się spędzać czasu z tą osobą. Prę na tą osobę. Nie zadaję mu dziwnych pytań. Nie spieram się nim. Nie mówię dlaczego. Ja się w ogóle nie pytam nigdy. A dlaczego? To nie jest relacja. To nie są relacyjne rzeczy. Rozumiesz? To jest parcie w kogoś, parcie. Teraz Sara już dorośleje, jest coraz większa, ale cofając się do tyłu, ona od początku swojego urodzenia, ona parła na obecność. To było dalej takie normalne, dziecko prze na obecność. Ona parła na obecność. 100 razy dziennie przychodziła się przytulić, położyć głowę, dotknąć się. Ze 2 lata mi wkładała rękę pod szyję. I mówiła ciepłe. I tak mówiła 2 lata. Na przykład, że ja mówię ciepłe. Potem jakoś jej to przechodziło. Ale potrafiła stać w kościele, wziąć ciebie przy mnie i trzymać tu rękę w szyi. Na przykład, nie? Szok. Parła na obecność. Rzecz, która jest naturalnie włożona w człowieka. Rzecz natury duchowej. Oczywiście wykrzywiona. Większość na pewno to wygięte w życiu. No bo rodzic jest tym odrzucającym, no to co, nie będziemy przejść na obecność kogoś, kto nas nie chce, tak? To sobie budujemy własne życie. Jak ktoś nas nie chce, jak ktoś pije, jak kogoś nie ma, jak ktoś jest hamem, to trudno przejść na obecność. I ciepłe mu robić, rozumiesz? Dlatego to zostało w nas zachwiane i potem, tak? Kiedy my poznajemy Boga, rodzimy się na nowo, to ten wizerunek bardzo zaciemnia to wszystko. I nam jest ciężko przejść na obecność, tak? Bo my będziemy parli na obecność i co? I znowu sobie pójdzie, jak mój poszedł. Albo mnie zostawi z matką, albo mnie pokije, albo ukrzyczy, albo co innego tam robi. Tak? Ale musisz przejść tą granicę i przejść na obecność. A tata będzie się budował w tobie, rozumiesz, o co chodzi, rozwijał się w tym wszystkim. I w tym momencie będziesz miał rys osobowy, tak, któremu ufać możesz. Będziesz miał to naoczne, będziesz miał to przetrenowane. Aha, to ja jemu wierzę. Ja fachowcom wierzę. Nie wiem, czy wy macie tak samo, ale ja wierzę fachowcom. Ktoś jest czymś fachowcem, to ja mu wierzę. Jak ktoś jest fachowcem w budowlance, to ja wierzę fachowcowi w budowlance. Widzę, co on robi, rozumiecie? To ja wierzę fachowcowi w budowlance. Ja wierzę fachowcom.
poznając Boga jako ojca, to mówią, kurczę, fachowiec, no fachowiec we wszystkim, no fachurka. Za to się nie weźmie, to nie rozwala. Rozumiesz, o co chodzi? Zawodostwo, czuję się bezpiecznie w tym temacie. Chroni, broni, rozumiesz, uzdrawia. To ja będę parł, ja będę parł, ja będę parł. Nie będę tego sobie wyciągał, nie będę mówił, a dlaczego, a po co, tylko będę parł na obecność, parł na obecność. Oto początek ruchu wiary. Parcie na obecność miłosną Boga, miłosną obecność Boga. Ojcowską, miłosną obecność. Ludzie, na tym trzeba się często spalić, bo to ciężko. Po co my robimy różne terapie, różne rzeczy? Ja w ogóle, my to robimy po to, żeby ludzie na Boga parli. Co ja robię? Rozbrajam system iluzji zaprzeczeń u ludzi, a potem ich wrzucam w Boga. Mówię, leć! Jak piłka. Rozumiesz, cię rozbroiłem, już jesteś goły i wesoły, masz tam wpaść. Rozumiesz, że teraz nie koniec, już się nie boisz, że on cię zabije, że on cię zniszczy, że on cię zostawi, że on cię opuści. Rozumiesz, bo przerobiliśmy te rzeczy, zdjęliśmy ci z pani kajdany, rozumiesz, i teraz ty możesz nadchodzić. Bo to taki cel jest. Celem jest poznanie, kinosko, kinosko. Jak jedziemy na randkę, jesteśmy gdzieś w hotelu, pierwsza rzecz to jest jak ja przychodzę i odbieram. I chodzę na go. Ostatnia kata mówi, dlaczego tak chodzisz na go? A ja mówię, bo się na niego przygotowuję. Jak było na początku, tak będzie i na końcu. Na wielkim wieku fanę. Zaczęli na go, skończą na go. Się już przygotowuję, żeby nie było mi dziwnie. Dlaczego ja chodzę przy nim na go? Bo ona ma ze mną ginostwo. Okej? Okay? Nie chodzę na go przy innych ludziach, nie chodzę na go przy dzieciach. Bo ja nie mam z nimi ginostwa. Ja nie mam tej relacji, co mam z nią. Rozumiecie, co mam? To jest to właśnie. I tak siedzi do Boga. Pierwsza rzecz, co robisz, się rozbierasz. Nie upierasz. Pamiętaj, upieranie się u Boga to czerw. Nasi pierwsi prarodzice, w nawiasie buntownicy, tak? Prowokatorzy grzechu i szeroko powiem tej porażki, co zrobili? Jak upadli, się ubrali. Ubrali się na dzień dobry. Żeby co? Ukryć nagle stan. To jest problem. Bo kinosko może następować tylko wtedy, kiedy my się otwieramy przed Bogiem. Taki jestem, no i co? Wchodzę w Ciebie, wierzę, zaczynam wierzyć. I ten proces, to coś, rozpoczyna w nas ruch wiary. To w nas rozpoczyna ruch wiary, rozumiecie? Nie ślęczenie nad różnego rodzaju tysiącami nauczeń mówiącymi, jak mam wierzyć o uzdrowienie, już 40 lat wierzę o uzdrowienie, dalej się czuję coraz gorzej, co mam zrobić? Do Holandii. Tam jest wszystko. Aborcja, eutanazja, z tego można spróbować. Legalnie. Tak to co masz zrobić? Gnostą masz zrobić! Masz się siąść za początek! Każda droga rozpoczyna się od pierwszego kroku. Od pierwszego kroku. Od pierwszego kroku. Pierwszym krokiem jest rozbudowywanie gnostką. To tam się wiara zaczyna. To tam się rozpoczęła moja wiara. To tam moja wiara się rozpoczęła. Stamtąd poszła moja wiara. I to kinosko stymuluje moją wiarę. Dlatego wierzę o niemożliwe. Dlatego nie mam problemów z wiarą. Dlatego nie mam zachwiań. Ktoś mi kiedyś zapytał, miałeś kiedyś zachwianie wiary? Nigdy. Ludzie, słowo honoru, od 2001 roku nie miałem kryzysu wiary. Ja miałem różne kryzysy, ale nie wiary. Ja mogłem mieć charakterologiczne różnego rodzaju problemy i wychodzić sobie z nich, wiecie, po to, że jest człowiek uświęca, no różne rzeczy, ale moja wiara cały czas rosła. Cały czas. Jak to się stało, ludzie mówią, że twoja wiara cały czas rośnie? Ja mówię, ponieważ ja mam kinosko. Relacja głęboka, intymna, przez cały czas rozwijana. Przez cały czas rozwijana. Rozumiecie? Rozwijana relacja. Rozwijana relacja. O to trzeba dbać.
A jako relacje w małżeństwie trzeba kochać. Niektórzy myślą, że małżeństwo samo poleci do przodu. Ja mówię, samo małżeństwo to się rozleci. Bo małżeństwo jest natury ziemskiej. Rozleci się. Rozumiesz? Rozpadnie. Chcesz się dowiedzieć, jak działa atmosfera ziemska? Zrób to doświadczenie w domu. Kup sobie świeżutką, wspaniałą, cudowną, nafaszerowaną chemią brzoskwinię. Połóż ją sobie na stole. I przyglądaj jej się każdego dnia. Zobaczysz, to będzie po 24 godzinach. Zrobi się lekko pomarszczona. Rozumiesz? Po 48 bardziej. Zobaczysz, to będzie po tygodniu. Smród. Wiesz dlaczego? Zgadnij, co zabije tą brzoskwinię. Atmosfera ziemi ją zabije. Ty. W domu możesz mieć czysto człowieku, rozumiesz, jak na ojomie. Tak? I tak ci brzoskwinka zginie. Bo na tej ziemi umiera wszystko. Umiera. Rozumiecie? My od początku, jak się urodziliśmy, to będziemy umierać. Tak sobie umieramy. Jeden umiera dłużej, drugi krócej na tej ziemi, wiecie. To proces umierania. Cię wszystko rozpada. Dlatego ty musisz widzieć ponad tą perspektywą. Ponad. Ginosu. Idziemy głęboko. I dlatego też, przeczytamy Galacjan 5:6, posłuchaj, bardzo ważna rzecz, odwrócona przez ludzi. To nie znaczy, że ta druga strona, o której za chwilę powiem, nie działa w tym wersetu. Ona jest ważna, ale ta, o której powiem teraz, jest ważniejsza. List do Galacjan 5:6. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. I to sformułowanie wiara jest czynna w miłości, że ona jest czynna w miłości. Zazwyczaj, bo to jest tam, jakby to jest dwustronnie, trzeba oglądać ten werset. Zazwyczaj tu jest informacja taka, że ty, kiedy nie miłujesz, to nie będziesz mógł prawidłowo wierzyć. I to jest w pewnym sensie, inaczej, w pewnej części prawdziwe, natomiast w całości to też nie jest prawdziwe. A powiedzieć wam dlaczego nie? Bo ja wiem, że są ludzie, którzy grama miłości nie uwalniają, a wierzą. I spełniają tak się ich marzenia. A znam takich, którzy spalają się w miłości, w uwalnianiu miłości, tak? I nie potrafią wierzyć o nic. A więc, nie możemy tutaj przyłożyć logicznej miary, że sformułowanie to, że wiara jest czynna w miłości, dotyczy jedynie elementu takiego, że jeżeli prawidłowo nie uwalniamy miłości, to nie możemy wierzyć. Bo to jest iluzyjne wytłumaczenie. Dlatego częściowo jest to racją w tym, że o ile my nie uwalniamy miłości, o tyle nasza wiara nie będzie się rozwijała. Ale nieprawda, że nie zaistnieje, bo to jest nieprawda. Ona zaistnieje i na jakimś odcinku się będzie jakby niedorozwój nastąpi tej wiary. Natomiast głównym tematem związanym z tym wersetem jest to, że jeżeli ty rozwijasz swoją miłość do Boga poprzez przebywanie z Nim, to rośnie twoja wiara. Rozumiesz, skąd to się bierze. Wiara jest czynna w miłości. Wiara rozpoczyna się od miłości, ale jakiej miłości? Od rozmiłowywania siebie w Bogu, od parcia na Boga, miłosnego parcia na Boga, miłosnego parcia na miłosnego Boga. Czyli my zaczynamy wierzyć z miejsca, w którym my poznajemy Boga miłości. Amen? My poznajemy Boga miłości i my wierzymy Bogu miłości. To stąd jest wiara, dlatego wiara jest czynna w miłości. To ta rzecz jest podstawową wykładnią tego wersetu. To na tym jest zbudowany ten werset. To on to przedstawia, że jeżeli ja prę na Boga miłości, ja prę na Niego, ja poznaję tego Boga miłości, to to coś zaczyna otwierać mi drogę wiary. No bo cóż, wierzę w Bogu, który jest kochającym Bogiem. Amen? Otwieram ramiona, on otwiera ramiona, następuje głębia zjednoczenia. No cóż, wierzę takiej osobie, amen? No takiej osobie wierzę. A więc moja wiara rozpoczyna się od miłosnych aktów. Od tego, że prę na Boga miłości.
miłości, że ja wierzę, że On mnie kocha. Wierzysz, że Bóg Cię kocha? Jak wierzysz, że Bóg Cię kocha, to teraz szybciutkie podsumowanie. Ile razy się z Nim kłócisz dziennie, w tygodniu, w miesiącu? Ile razy pytasz, dlaczego, Panie, dlaczego? Albo się nie odzywasz do Niego. Ile razy się na Niego obrażasz? Jak się obrażasz na człowieka, to Ci gwarantuję, że się na Boga obrażasz. Wszyscy z Was, którzy się obrażacie na drugiego człowieka, się na Boga obrażacie. To jest bardzo proste. W ogóle to powiedzieć Ci coś, cokolwiek robisz z człowiekiem, to robisz z Bogiem. Ty. W ogóle nie ma ściemy. Cokolwiek robisz z człowiekiem, to robisz z Bogiem. Jeżeli masz dystans wobec człowieka, masz dystans wobec Boga. Nie mów do mnie, że nie masz dystansu. Masz taki sam dystans. Bo my jesteśmy na obraz i podobieństwo Boga. Jak Ty nie jesteś w stanie, rozumiesz? Przejdź na człowieka, to Ty będziesz do mnie mówił, że Ty przejdź na Boga? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Jak się kłócisz z ludźmi, tak? To kłócisz się z Bogiem. Dlatego jak powiedziałeś, kocham Boga, wierzę Bogu w Boga miłości, tak? No teraz, co my robimy, żeby zaczęły rzeczy trząść? Pierwsza rzecz, Boże, ja przepraszam Cię. W ogóle, że ja nie parłem na Ciebie jako na Boga miłości. Boże, zmiłuj się nade mną. Ja już nie będę zadawał głupich pytań. Ja już nie będę w ogóle tu się ciągle rozpytał, dlaczego nie, a dlaczego tam nie wychodzi, a to mnie tu nie wyszło, a to mnie tu jeszcze boli, przecież się już modliłem. Przecież wierzyłem i nie mam. No i co? Ham jest buntowany z nieba! Tego nikt nie mówi. Ale ogromna ilość ludzi tak myśli. Oszukał mnie. Wykpił. Powiedział, że jak będę wierzył, to będę miał, a nie ma. Co się stało? Kłamca. Tak podświadomość mówi. Rozumiecie, o co chodzi? Namierzmy to. Chcemy się rozwijać w wierze? To musimy wszedć na Boga miłości. Musimy rozumieć, że nas kocha. Bóg Cię kocha. Bóg Cię kocha. Bóg Cię kocha. On bardzo Cię kocha. To jest stałe, niezmienne. On dał dowód swojej miłości do Ciebie przez to, że kiedy byłeś jeszcze grzesznikiem, Chrystus za Ciebie umarł. On Cię kocha. On życie położył. Ja sobie to powtarzam. Ja to mam wbite w głowę. To jest moje stałe wyznanie. Ja ogłaszam, ja jestem kochany, ja jestem blisko z Bogiem. Ojcze, ja prę na Ciebie. Ojcze, ja szukam Twojej obecności. Ja to robię. Ja się w tym rozwijam. Moja wiara rośnie. Moja wiara rośnie. To stąd się wiesz, bo ja go teraz lepiej poznaję. Ja już Ciebie, on mnie nie zawiedzie. Nie zawiedzie mnie. Nigdy mnie nie zawiedzie Bóg. Dlatego śmieję się z różnych proroctw, z różnych rzeczy. Tak, ludzie do mnie piszą i mówią, upadniesz. Ale się śmieją, że ja nie odpowiadam na takie pytanie. Kiedyś to dyskutowałem, mówię, wiesz co, nie upadnę. A dzisiaj ja znam Boga. Miłości. Boga, który mnie kocha. Ktoś mówi, nie powiedzie Ci się. A ja nie dyskutuję. Rozumiecie? Bo ten człowiek, on w ogóle mówi, tak mi powie, tak mi powiedział Pan, że Ci się nie powiedzie. Ja mówię, mój kochany tata przyszedł do niego i mówi, przekaż Arturowi słowo. Ty! Ja mówię, ale ja. Czujesz klimat? To jest tak głupie. Ja mam relację, bliską relację z ojcem moim. A do mnie przychodzi prorok, w cudzysłowie, tak? I on mi mówi, Pan mi powiedział. A ja mówię, ja nie znam Pana. A co to jest Pan? Jak to Pan? Pan! Ja mówię, ale ja nie wiem, jaki Pan. Ja nie wiem, o co chodzi. No w ogóle ludzie są rozwaleni, nie? W ogóle. A to nie chcesz. Tego, ale ja mówię, ale co Ty chcesz, żebym od Ciebie przyjął? Co Ty chcesz, co Ty? Ja to mam przyjąć? Co mam przyjąć? No powiedz, co mam przyjąć? Mogę uklęknąć, wystawię język, położysz mnie coś tam. Wezmę sprawę. Wiesz, dlaczego ja tak siedzę z takiej głupotki? Wam szyderczą pieśń ludziom.
Ja śpiewam szyderczą pieśń, jeden z zakazów Boga. Zaśpiewaj, synu, szyderczą pieśń. To śpiewam szyderczą pieśń nad głupotą ludzką. Bo ja znam Boga. Bo ja znam Boga. Bo mam z nim kinostwo. I pogłębiał to tylko. To jest cały czas proces pogłębiania. I teraz się, jak może przyjść do mnie, ktoś będzie wyobrażać sobie, że do mojej córki przychodzi ktoś, jakiś tam sąsiad, i mówi do mnie tak, do mojej córki, która mnie robi ciepłe, która się przytula do mnie, wisi na mnie, która mi daje nogi do wąchania. Rozumiem, o co chodzi? Przychodzi do niej jakiś sąsiad i mówi do niej tak, mam dla ciebie słowo od twojego Pana. Ja przyjeżdżam, wybrałem sobie Sarę, ona, ten tyle, ona ponad, dziwi się całą sobą. Takiego Pana. Ona nie wie, o co chodzi. Ona nie wie, co to jest, nie wie, o co chodzi. Ona nie wie, to jest Pana. Jakiego Pana? I mówi, mam dla ciebie słowo od Pana. Nie powiedzie dzisiaj już. Ty ona ode mnie słyszy od urodzenia informację, tak? Zwyciężysz. Nie umrzesz, ale będziesz żyć. Będziesz rosła. Jesteś wspaniała. A tu przychodzi ktoś i mówi, mam słowo od Pana. Ja chcę wam zobrazować choroby, które są wokół i które przeszkadzają we wzroście wierze. Przeszkadzają we wzroście wierze. Rozumiecie? Wiara jest czynna w miłości. Wiara się rozpoczyna z miejsca, w którym budujemy głęboką relację z Bogiem, który nas kocha. Statusiem, który nas kocha. Wierzymy Mu wtedy co? Coraz bardziej, bezgranicznie. Nie zadajemy pytań. Dlaczego? Bo kap jest tego. Człowieku, nie ma już tych pytań. Nie ma przestrzeni takiej. Nie ma przestrzeni takiej. Jak dziś pamiętam Sarę, którą jak wielu z was to opowiadałem, że siedzimy, oglądamy sobie Forresta Gumpa, facet ma urwaną nogę i we troje oglądamy, ja, Sara i Wiktor. I depresję dostaje później, bo ma tę nogę urwaną. I Sara mówi do mnie tak, tato, a dlaczego on dostał depresji? I Wiktor się z tyłu wyrywa. Jak to dlaczego depresji dostał? No mina mu nogę urwała, no facet nie ma nogi, młody człowiek nie ma nogi. A zaraz się zamykam, myśli w kilka minut. No ja rozumiem, że nie ma nogi, ale dlaczego depresji dostał? Wiktor aż usiadł, po tej impulsy ty usiadł. Mówi, człowieku, jak to? Nie ma nogi. Mówi, a jak ty byś nie miała nogi, by ci mina nogę urwała, to co? A zaraz się jak? No jak to co? Poprosiłabym tatę, żeby się pomodlił i by urosła. Szok. To nie ja powiedziałem, bądźcie jak dzieci. Pamiętacie, kto to powiedział? Pewien facet z Nazaretu. Bądźcie jak dzieci, powiedział. To jest głupota w ogóle w ten sposób, w ogóle taką informację dać. To jest aspołeczne, to jest nienormalne. Ale on wiedział, kim jest tatuś kochający. I on to powiedział. I moja córka absolutnie jest świadoma, kim jest tatuś kochający. I ona mi wierzy. Dlaczego Sara mi wierzy? Dlaczego ona mi wierzy? Dlaczego ona mi wierzy? Dlaczego ona mi wierzy? Bo ona zna tatę miłości. Silnego, potężnego tatę miłości. Ona mnie zna. Ona zna mój wzrok, blisko swojego wzroku. Kiedy była w różnych trudnych sytuacjach, kiedy mówiłem, dasz radę, przejdziemy to razem. Dlaczego jej wiara urosła we mnie? Dlatego, że ona poznała to głębie i poznaje tatę miłości. Nie zawodzę ją. I teraz popatrz na Boga. Spójrz, o co tu chodzi. Tu chodzi o taką rzecz. Taką rzecz musisz budować. W tą stronę musisz przejść. Tego musisz szukać. Odnajdź w sobie te elementy pragnień, które są z tym związane. Zostaw resztę, olej. Przestań się zastanawiać, jak tu wierzyć o pieniądze, jak tu wierzyć o to, jak tu wierzyć o żonę, jak tu wierzyć o męża. Niech mnie nauczą tutaj, pojadę na tamtą konferencję człowieku. Nigdzie nie idź.
Uspokój się najlepiej na początku. Się uspokój. Jak Jeremiasz. Latał jak pod pęcherzem, człowieku krzyczał, kłócił się. Wreszcie na końcu już napisał aneks na swoje księgi i mówi, dobrze jest, jak młodzieniec w cichości siedzi i czeka na Pana. Się uspokoił nareszcie Boga. I tu się zaczyna ruch wiary. Jest tata, który cię nie zawiedzie. Tata cię nie zawiedzie. Nigdy. Nieważne, w jakim ty jesteś stanie, to jest nieważne. Nieważne, o co ty chcesz wierzyć. Czy ty chcesz wierzyć o wielkie rzeczy? Czy ty chcesz być milionerem? Czeku, nie ma tego takiego jak wiara o bycie milionerem. Nie ma tego takiego jak wiara o bycie wielkim ewangelistą. Ja wierzę, że będę wielkim ewangelistą. A ja wierzę, że normalnie skończę ten dzisiejszy dzień, bo jestem dzisiaj z tatą. Wiesz, o co chodzi. Ja się nie koncentruję na takich rzeczach. Ja nie mam żadnych planów, które są takimi dalekosiężnymi planami. Ja się śmieję. Ludzie mają w kościołach 6 osób, wręcz mnie 20 lat mam 6 osób. I przez 20 lat mówią, mamy wizję! Jak to wizję masz? Jaka to jest wizja? To jest taka nasza wizja. Tu będziemy robić to, tu będziemy tacy. Wiesz, o co chodzi. Mówię, człowieku, buduj relacje z Bogiem. Buduj relacje. Twoja wiara będzie rosła jak na drożdżach. Będziesz wierzył w osobę, to będziesz wierzył we wszystko. Rozumiesz, o co tu chodzi? To jest wiara w osobę. Wiara w osobę, miłującą Ciebie, kochającą, która życie za Ciebie położyła, która dała dowód swojej miłości. Dlaczego ja tyle o tym mówię? Bo ludzie, jak my tego nie zrobimy tego początku, to my dalej nie ruszymy. Zawsze ludzie będą latają, mówię, moja wiara ucieka, duchy nie wiarą. Tak są duchy niedowiarstwa, ja znam te bydlaki. Znam ich w ogóle. Z twarzy niektóre. Czasem makijaż się robią. Widzą, że się ich nie poznam. Ozna się. Jak nie po twarzy, to po zapachu. Ja wiem, że to są duchy niedowiarstwa. Natomiast my, jak duchy niedowiarstwa mogą w Twoim życiu zadziałać na dłużej, jeżeli Ty budujesz głęboką relację z Bogiem miłości? Bo jak one mogą zadziałać? No nie mogą. Nie mogą. Nie spinasz się. Rozumiesz, o co chodzi? Ludzie się spinają, że najpatrzą, ludzie się modlą o chorych. Aj, mówię, kurczę, co robi mu krzywdę. Dawaj jeszcze mogą zdrawiać mu karstwa, nie? Przeruszamy Cię się modlić. Począwę. Proszę Was, na tym się skupiajcie. Przemy na Boga osobistą, intymną, głęboką relację. To jest numer jeden. Pamiętacie, czy to uczyłem? Komora to jest pierwsza rzecz, która musi być rozbudowana w Twoim życiu. Musisz być zdyscyplinowany w tym wszystkim. Zdyscyplinowany. To nie polega też na tym, że Ty odwalasz jakieś rzeczy, wstaniesz, robisz to, czy tamto, bo to jest uczynkowość. Nie, to chodzi o zdyscyplinowanie duchowe. Dyscyplina duchowa. Ja mam dyscyplinę duchową. Ja się modlę. Ktoś mówi, dlaczego? A jak jesteś pobudzany? Ja mówię, ja nie jestem w ogóle pobudzany. Czasem tam nie pobudza Bóg do tej modlitwy. Ale ja się w ogóle nie patrzę, że mnie pobudza, że nie mam dyscypliny modlitewnej. Dyscyplina modlitewna. Polega ona między innymi na tym, że kiedykolwiek, tak, mam wolny moment, skupiam na przykład cały swój umysł na Bogu. W ogóle kiedyś się pomodliłem, lata temu powiedziałem, Panie Boże, pomóż mi, aby w każdym momencie, kiedy mój umysł nie musi być używany do innych rzeczy, skupiał się na Tobie. Zawsze. Zaczęło się od tego, że w pracy będąc, chodziłem do toalety i już kiedy wstawałem od mojego biurka, już zaczynałem modlić w innych językach, rozumiesz, żeby uwielbiać Boga, tak? Wracałem na przykład z toalety, zajmowałem się dalej pracą. Znowu odszedłem gdzieś tam, znowu się modliłem, znowu uwielbiałem Boga. Potem było tak, że pisałem kontrakty, a Boga uwielbiałem. Potem doszedłem do takiego miejsca w ogóle, że tu coś pisałem, albo robiłem coś na komputerze i modliłem się w innych językach. I trwało to jedną, drugą, trzecią godzinę. Takie coś mi się zrobiło w tym momencie. Rozumiesz, że już mój duch w ogóle jakby funkcjonował, tak? Poza systemem duszy, która sobie pracowała i normalnie robiła. To jest przeciwne, takie coś się dzieje.
Postanowiłem, że będę uwielbiał Boga przez cały czas. Uwielbiał, będę Go uwielbiał. Chodzę Go uwielbiam sobie. Śpiewam, coś tam robię, kręcę się, coś mu zatańczę czasem. Różnie, że to chodzi. Cały czas coś się tam dzieje. Przyglądam się na moją córkę. Ja się dużo na Sarę przyglądam, bo ja patrzę, jak ona w ogóle funkcjonuje, wiesz, nie? To w ogóle to jest taka akcja. Siedzimy sobie gdzieś tam w pokoju. Coś tam robię ja. I ona przychodzi sobie. Coś tam sobie też robi, jakąś swoją rzecz ma. I w pewnym momencie przerywa robić tą swoją rzecz. I na przykład bierze butelkę plastikową, która stoi. I wiecie, co trzeba robić? Kręci tą butelkę. A to trzeszczy. I kręci ją. I w ogóle udaje, że mnie nie widzi i kręci tą butelkę. Wie, że mnie to biega. W ogóle wiesz. Wie, że mnie prowokuje relację. Nie wiem, o co chodzi. Patrzy na nią, w ogóle wiesz. Zaczyna się śmiać. Ja mówię, pociąg zaraz. Ucieka, nie? Taka jest ta jaka. I potem wracamy do swoich zadań na przykład. Ty, co to jest? Co to za historia? Ja na potem ona do lekcji wróci sobie, robi sobie lekcję. W ogóle wiesz, o co chodzi. A ja tam sobie dalej pracuję, coś tam robię. To jest ustawiczne parcie na relację miłosną, głęboką. Ja się pytam, czy to było coś mądrego, czy to coś zostało zbudowane. Może ona czegoś się nauczyła, przez to niczego się nie nauczyła. Kręciła butelkę po życiu. Plastikową, kwadratową butelkę. Poruszyła we mnie różne nieprzerobione elementy mojej chwili. Rozumiesz? Przez to, że mam już dużo, bardzo dużo przemieniony charakter, tak? Nie wybucha we mnie złość, tylko przekładam to po prostu na miłosny akt i biegnę sobie za nią, będziemy udają, że chcę ją połaskować. A potem wracamy natychmiast do swojej rzeczy. Coś się wydarzyło. Co to się wydarzyło? Coś miłosnego się wydarzyło tutaj, amen? Coś miłosnego. Jakiś kolejny puzelek, tak? Został dołożony. Jakaś konstrukcja się buduje. To jest prorocze. Świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Trzeba to widzieć, trzeba to ogarniać. Trzeba umieć zobaczyć te rzeczy i zrozumieć, że tak samo funkcjonuje duchowa rzeczywistość. Tak samo. Tak samo. Moja relacja z Bogiem jest różnoraka. Poważna, mniej poważna. Mająca taki wymiar. Rozumiesz? Bo tata to jest tata. Nie pan, nie kierownik, nie dyrektor. Tata. Wielki, potężny, możnowładca. Nie polega tu na... Na przykład nasza córka ona sobie nigdy nie pozwala na pewne rzeczy. Stara nigdy nie pozwoli na pewne rzeczy. Nigdy. Ona nie obraża. Ona jak mnie nawet puknie, niechcący, to ona przeprasza. Co się stało, tato? Rozumiesz, o co chodzi? Jak na przykład... Mam, na przykład mówię ostatnio, ja mówię, co chcesz obejrzeć? Ona mówi... Bardzo fajny gigant bym obejrzała, bo ona lubi takie i lubi powtarzać te filmy. Ja mówię, nie lubię tego filmu. Mówi on taki, jak dziad wygląda taki. No dobra, to mówi to co byś chciał, ona rezygnuje na przykład z czegoś na moją rzecz. Czy to tu nie ma czegoś takiego, że jest brak szacunku w takiej relacji miłosnej z ojcem. Nie ma. Jest ten szacunek, jest szeroko pojęta bojaźń. Ja chcę, żebyś umiał tego szukać. To jest twoja brama do wiary. Chcesz wierzyć jak wariant? Chcesz w ogóle być człowiekiem, który przebija się jak tłum przez życie? Chcesz mieć wiarę potężniejszą niż Abraham? To musisz zrozumieć, że pokazuję ci teraz początek tego. To wejście. Więc powiedział, ja jestem bramą. Bramą. To brama teraz. My bramę teraz robimy. Rozumiecie, o co chodzi? Zanim my przejdziemy do dalszych rzeczy, to my bramę musimy zbudować. Bramę. To jest coś, co musi być w tobie wkodowane. Bardzo cię proszę, nie zaniedbaj tego. To najważniejsze, najważniejsze. Jakby ktoś mnie zapytał, Artur, jaka jest według ciebie najważniejsza sprawa związana z twoją codziennością, to powiedziałbym, budowanie intymnej, głębokiej relacji z miłującym mnie tatusiem. To bym powiedział. Najważniejsze. Jest to najważniejsze. Ja nie powiedziałbym, że powiedział wiara w Boże Słowo, wiara w Jego obietnicę. Rozumiesz, o co chodzi? Nie! Bo ja wiem, skąd ta wiara bierze swój początek.
Dlatego tak dużo mówię wam o wychodzeniu z zaburzeń. Dlaczego? Dlatego, żebyśmy mogli chwycić tego tatusia. Zobacz, jak ci jest trudno, tobie, który byłeś poraniony przez swoich rodziców, tak? Wejść w relacje, głębokie relacje z drugim człowiekiem. I teraz posłuchaj mnie, tak samo jest trudno ci wejść w relacje z Bogiem. Rozumiesz? Bo tam sobie wchodzisz gdzieś, no tak sobie wchodzisz, no tak wiesz. Jak takie dziecko w ogóle, wiesz, które zaniedbane było, pokopane, to jak sobie wchodzi w ogóle. No nie jestem, no. Co mam zrobić? Może na ewangelizację pójdę, no. Dobra, już mnie lubi. W uwielbieniu też mi śpiewać chciał. A kiedy zachowamy ludzi, tak to w duchu wygląda. Ja kiedyś sobie to wyobraziłem, sobie wyobraziłem aniołów, którzy się na to patrzą. Wiesz, Panie, gdzie jest plan B? Rozumiesz? Czy jest plan B? Po prostu. Zrozum to. Tak ludzie wchodzą w Bożą obecność, takie coś. A wolno? A to wolno? A pastorze, a to mogę zrobić? A ja mówię, a co chcesz zrobić? No tak mógłbym też zrobić. A nie wiem, czy mogę. No, możesz mówić. Spróbuj. Może cię nie zabije. Nie zabije cię. Zabił Jezusa zamiast ciebie. Dobry dowód na to, że cię nie zabije. Zabił Jezusa zamiast ciebie. Rozumiesz? Wykonałem się. Już nic do ciebie nie ma. Będzie ci coś więcej? Niczego się po tobie nie spodziewa. A wiesz dlaczego? Bo Jezus zrobił wszystko, co on chciał. Już, koniec. Ostatni homosapiens zamknął ten. Zrobił wszystko, co on chciał. My już nie ma nic do ciebie. Teraz chodzi o to, żebyś w to uwierzył. Chodzi o to, żebyś tego zaczął szukać. O co tu chodzi? I w wyniku tego zacznie budować się twoja wiara. 15 minut przerwy.